Umiłowani w Chrystusie Panu. Mędrcy ze wschodu wędrowali za światłem gwiazdy, która wskazała im Chrystusa. Znali się dobrze na gwiazdach, byli mądrymi ludźmi, dlatego wpatrywali się w to prawdziwe światło, światło, dzięki któremu odnaleźli Boga. Tradycja podaje, że Kacper, Melchior i Baltazar przybyli z Arabii, Etiopii i Chaldei. Musieli więc pokonać wiele kilometrów, aby dotrzeć do Chrystusa. Jednak Pan Bóg, widząc ich pragnienia i wysiłki, postanowił pomóc. Zesłał im cudowną gwiazdę i to za jej przewodem wędrowali niestrudzenie aż do narodzin dziecięcia. Kiedy zatrzymali się nad betlejemską stajnią, światło zesłanej przez Boga gwiazdy wskazało mędrcom prawdziwą światłość świata, leżącego w żłóbku Boga człowieka. Kochani, dzisiaj otacza nas wiele świateł. Migają światełka na choinkach, niedawno widzieliśmy blask fajerwerków. W domach biją promienie od telewizorów, a z rąk światło smartfonów. Ale warto zastanowić się nad tym, jaką drogę wskazują nam te wszystkie światła. Czy prowadzą nas do Betlejem, czy może w zupełnie innym kierunku? Tą drogę prędzej czy później zweryfikuje życie. Dzisiejsze święto i przykład trzech mędrców to dobra okazja do tego, aby pomyśleć nad tym, za jakim światłem idę i dokąd już doprowadziło mnie to światło. Czy moje życie, mimo nieraz różnych trudności, jest pełne pokoju w sercu, radości i nadziei? Czy raczej, szukając szczęścia, jestem coraz bardziej smutny, zniewolony i pełen beznadziei? Za jakim światłem idziesz i skąd bije to światło? Czy ono prowadzi, czy oddala od Boga i prawdziwego szczęścia? Dzisiaj tak łatwo jest zauroczyć się tym światłem wirtualnym i medialnym, które nie zawsze prowadzi w dobrym kierunku. Dzisiaj tak łatwo jest dać się zmanipulować. Kiedyś rozmawiając z młodymi ludźmi, usłyszałem to, że na przykład nie warto zawierać małżeństwa w kościele, bo przecież z partnerem może zacząć się nie układać. Niewłaściwa jest też czystość przedślubna, bo przecież warto sprawdzić się wcześniej. Poza tym teraz w każdym serialu tak robią. To jest już przecież takie normalne. Mamy XXI wiek, proszę księdza. Ale kiedy chwilę później przytoczyliśmy obecne statystyki dotyczące rosnącej liczby rozwodów i cierpiących z powodu tego dzieci, niektórzy zrozumieli, że blask tych serialowych ekranów wcale nie wskazuje drogi do szczęścia. Poza tym spójrzmy chociażby na treści, jakie podają różne medialne wiadomości. Przeważająca większość to informacje złe, smutne, sensacyjne, przygnębiające. Mało pokazuje się dobro, którego jest zapewne więcej. A potem dziwimy się, że wzrasta depresja w społeczeństwie. To nie jest światło bijące od Chrystusa. Mędrzec tego współczesnego świata powinien zastanowić się, od kogo bije ten blask i dokąd może doprowadzić to światło, za którym idzie. Współczesny mędrzec to ten, który potrafi rozróżnić dobro od zła, prawdziwe światło od konsumpcyjnych migotek. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj tak wielu ludzi błądzi. Ilu jest takich, którzy zamiast wzrastać, staczają się na samo dno? Jak wielu tych, którzy nie mogą zerwać ze złem i ciągle dokonują złych wyborów, popełniają błędy
i marnują sobie życie, nie rozumiejąc, że tak żyć nie wolno. Jak wiele rozbitych małżeństw, zbuntowanej młodzieży, ludzi zamroczonych alkoholem, ludzi smutnych i tylko udających, że są szczęśliwi. Dlaczego? Może za mało wpatrują się w gwiazdę? Może kryją się gdzieś w mroku grzechu i nie chcą pozwolić, aby dotarło do nich to Boże światło? Boją się, bo może mogliby zobaczyć w nim swoją nędzę i to, jacy naprawdę są, jakimi stali się, krocząc w ciemnościach grzechu. Ale ta Boża gwiazda ciągle świeci, Chrystus nigdy jej nie gasi. Ona wciąż do Niego prowadzi. Ta gwiazda oświetla dzisiaj konfesjonał w kościele, rzuca promienie na ukryte gdzieś między książkami Pismo Święte. Jej blask pada przede wszystkim na ołtarz, który w czasie mszy świętej staje się miejscem naszego zbawienia. I ta gwiazda zawsze wskazuje na Chrystusa, który jest ciągle obecny w tabernakulum czy w kaplicy adoracji o każdej porze dnia i nocy. Pogubionych, zrozpaczonych, żyjących w beznadziei ludzi widzimy we współczesnym świecie wielu. Nie widzą sensu swojego życia, nie rozumieją, po co żyją, bo nie znają Chrystusa. Kto o Chrystusie ma im opowiedzieć? Kto do Jezusa ma ich przybliżyć? Kto wskaże im gwiazdę prowadzącą do tajemnicy narodzenia Boga w ich życiu? Na szczęście jest wielu takich, którzy podjęli decyzję, że zaniosą to światło właśnie do tych, którzy żyją daleko, w różnych zakątkach świata. To są często bohaterowie, którzy zostawiając wszystko i nie bacząc na trudności, wyruszają na krańce świata, aby zanieść innym ludziom dobrą wieść o Chrystusie. To misjonarze, za których dzisiaj w sposób szczególny się modlimy. Ale tych ludzi potrzebujących dobrego świadectwa o Chrystusie jest dzisiaj o wiele więcej. Oni żyją wśród nas. Może to sąsiad, znajomy, kolega, a może mąż, żona, syn lub córka. Czy Twoim obowiązkiem nie jest wskazywać im gwiazdy? Jeżeli dzisiaj Chrystus ma rozświetlać mroki świata, to musi się to dokonywać poprzez nas, Jego wyznawców. Ludzie nieznający jeszcze Jezusa nie znajdą Go dzisiaj w Betlejem, bo Go już tam nie ma. Żyje On natomiast w sercach i duszach Jego wyznawców. Dlatego też to my powinniśmy być dla ludzi, którzy nie odnaleźli jeszcze Jezusa, takimi gwiazdami świecącymi w ciemności i wskazującymi drogę do Niego. Tak jak zesłana przez Ojca Niebieskiego gwiazda zaprowadziła trzech mędrców do Jezusa, tak również my, poprzez nasze dobre czyny, mamy wskazywać ludziom drogę do Boga. Czyniąc tak, wypełnimy słowa Jezusa z kazania na górze. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ile razy przebaczysz komuś, kto cię skrzywdził? Ile razy otworzysz swoje serce dla ubogiego, samotnego i opuszczonego? Ile razy wyciągniesz dłoń, aby nakarmić głodnego, napoić spragnionego, przyodziać nagiego? Ile razy sprzeciwisz się złu, odmówisz udziału w grzechu, zwrócisz z miłością uwagę błądzącemu? Ile razy popatrzysz z miłością w oczy drugiemu człowiekowi? Tyle razy zapalisz światło, które rozświetli ciemności świata i wskaże ludziom drogę do Boga. Lepiej jest przecież zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność.
Kochani, dziękujmy dzisiaj Chrystusowi, który jest z nami i patrzy na nas z miłością, że zechciał objawić się wszystkim ludziom, których reprezentują Trzej Królowie. Bądźmy zawsze bardzo blisko tego światła, którym jest Jezus. Bądźmy jak gwiazdy, które odbijając światło Chrystusa, oświetlają innym drogę do spotkania z Bogiem. Amen.